PRL-u Polska była bezpieczna lekowa. Trzeba było zbombardować fabryki, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby ludzie nie mieli leków w aptekach. W Polsce obecnie wystarczy wahnięcie na rynku światowym, żebyśmy nie dostali substancji czynnych z Chin czy Indii, albo decyzja wielkiej korporacji, takiej jak Moderna, Pfizer, żeby opóźnić dostarczenie szczepionek. Nie może tak być, że Polska jest zależna od wielkich korporacji. Nie może tak być, że Polska godzi się na to, że zmieniane są terminy dostaw. Podobno wstaliśmy z kolan. Podobno jesteśmy gigantem w rozmowach międzynarodowych. Tymczasem, kiedy wielkie korporacje farmaceutyczne decydują o tym, że szczepionki, które będą ratować życie i zdrowie obywateli i obywatelek Polski, będą dostarczane później, rząd polski rozkłada ręce i mówi, no jesteśmy zależni od dostaw. My od marca zeszłego roku apelowaliśmy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo lekowe. Mówiliśmy o tym, zarówno jeżeli chodzi o dostawy substancji czynnych, w chwili, w której na początku pandemii Chiny i Indie podejmowały decyzję o wstrzymaniu tych dostaw, jak i w każdym kolejnym miesiącu, pytając rząd, czy jest gotowy na to, żeby zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo. Niestety, polski rząd nie zrobił nic. Zarówno naukowcy, jak i polscy producenci leków są zgodni. Jesteśmy w stanie w Polsce produkować szczepionkę. Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom i obywatelkom. Jesteśmy w stanie produkować szczepionki nowej generacji, konfekcjonować je w polskich fabrykach albo produkować od początku do końca szczepionki starszej generacji. Nasze apele spotykają się ze ścianą. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który tyle mówi o polskim przemyśle, o wspieraniu polskiego przemysłu, o budowaniu polskiego przemysłu, nie kiwnął palcem od początku pandemii, żeby wzmacniać polski przemysł farmaceutyczny i zapewniać nam bezpieczeństwo. Dlatego chcemy rozpocząć akcję zbiórki podpisów. Dzisiaj zaczynamy zbierać podpisy pod petycją do premiera, żeby nie bał się w rozmowach z korporacjami, żeby nie bał się wielkich korporacji farmaceutycznych i żeby wymusił produkcję szczepionek w Polsce. Polskie firmy farmaceutyczne mówią wprost, to nie będzie proste. To będzie trwało od 3 miesięcy do nawet 9 miesięcy, żeby przygotować linię produkcyjną. Ale wiemy już dzisiaj, że ten wirus zostanie z nami na dłużej. Wiemy już dzisiaj, że te szczepionki będą nam potrzebne również później. W związku z czym nie ma co czekać. Gdyby rząd rozpoczął, tak jak Lewica apelowała, pracę nad produkcją szczepionek w Polsce, nad przygotowaniem linii produkcyjnej, rozpoczął rozmowy z producentami, polskimi producentami leków już w marcu, dzisiaj bylibyśmy gotowi. Nie ma co czekać. Jeżeli nie zaczniemy dzisiaj, to za 3 miesiące, za 6 miesięcy na pewno nie będziemy gotowi. O uchyleniu patentu mówi również sekretarz generalny ONZ, mówi również Rzecznik Praw Obywatelskich, ponieważ tak samo jak Lewica stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo obywateli i obywatelek. Wszystkich chcących zaapelować wspólnie z nami do premiera zapraszamy na stronę polska-szczepionka.pl, gdzie można złożyć swój podpis. Za około 2 tygodnie wszystkie te podpisy zaniesiemy do premiera, żeby pokazać mu, że obywatele i obywatelki domagają się konkretnych działań. Domagajcie się tych działań wspólnie z nami.